Hej, cześć, witam z gorąco i serdecznie, z tej strony Lufty. Kolejny odcinek z Wiedźmińskich Przygód. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? No, tu coś jest? Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Większy mutanion, dobra. No tu coś jest? O, kryształ do megaskopu i trzeba by wysłuchać jeszcze jedną. Kryształ. Powinienem włożyć go do megaskopu. Ciągle brakuje mi jednego kryształu. Teraz wystarczy wybrać któryś z... Czwarty jeszcze posłuchajmy. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Tak. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Okej. Wystarczy już tego oglądać. Dobra, teraz musimy znaleźć jajka z kolopendromorfów. Znajdź zbutowane jaja z kolopendromorfów. Chyba gdzieś to tu będą. O, czekajcie, pewnie jest Irden. Załóżmy se na insektoidę to. Matka z kolopendromorfica się obudziła. To czekaj, że on to sam przyjdzie. O! Kurde, nie mogę full auto całego wyprowadzić. A jak pędraki wyglądają. Nie potrzebuję twoich jaj. No tutaj jajek nie ma. Tam chyba coś jeszcze musi być. Tak, nawet na pewno już widzę. I co, paskudo? Thank you.
Wydecha sobie te jajca. Dobra, i to się pięć dostali. Tu coś jest jeszcze. A! Ale jaja. A do tego warzywka musimy tu... Ops, użyj. W pełnym rynsztunku raczej nie. A zapomniałem, że w pełnym rynsztunku nie może być. Się tu pakować. Wbijaj, koleżko! Pancerz i zostawić broń na zewnątrz. Wbijaj, koleżko! Najwyższy czas się przekonać, czemu te geny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Oby podziałały, bo nam zejdzie. Ale śmiesznie to wygląda, no nie? Masakra. Przez jajek z kolopendromorfów. No to już w ogóle masakra. O! Gerwan trochę dostał w kość. System mutacji został odblokowany. Mutacje może działać w wykształceniu specjalnych zwrotki, które nie należą w zasięgu twojej zwykłych śmiertelników. Aby dowiedzieć się więcej, otwórz panel postaci. Otwórzmy panel postaci. Dokładnie, przejdźmy tutaj. Aby skorzystać z mutacji, trzeba najpierw zdobyć... Trzeba je najpierw zdobyć. Aby badanie mutacji mogło zakończyć się sukcesem, potrzebujesz, aby użyć punktu umiejętności oraz mutagenu. Wybierz jedną z zaawansowanych mutacji, aby do niej zaawansowane musisz najpierw rozwinąć inne wcześniejsze informacje na temat znajdą się w opisie. Dobra, na pewno będę chciał to, przeciwko ludzkim odporny jako kontrataki, będę nie leczył żadnym w tych... rzeczy, no nie? Dobra, będę szedł w to. To. Gdy żywotność spadnie do zera, stanie się tymczasowo odporne na obrażenie, gdy jest problem z żywotności. O właśnie, i w to będę szedł na pewno. Tak, to. To. A to musi być przenikliwy chłód, krwawa łaźnia i przenikliwy chłód, niedobrze, musiałbym i to, to musiało być to. Tak, a wtedy to muszę i to zrobić, tak? Czyli muszę iść ścieżką w lewo, będę z tą połowę szedł. Dobra. Fajnie. To na pewno i na pewno będę szedł inaczej pod atak teraz tutaj. Bo na pewno będę sobie chciał. Tak, troszeczkę tu zmienić. I na pewno mniej, jeśli chodzi o mocy znaków. To na pewno. Będę chciał zrezygnować z tych, jak chciał. O to bym chciał, bo to jest bardzo dobra sprawa. Ale co, zobaczymy. Opuść laboratorium doktora Moreau. Może najpierw bym się ubrał, no nie? A wiem, że są barwniki, ale nie, na pewno nie będę malował to. Mi, dobra. No, a nie, to. Dobra, można iść. Klikajmy tu chyba, trzeba. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Teraz już działa. Da się je naładować którymś ze znaków. Tylko Arden, pamiętajcie. Którymś ze znaków. O, tu już noc już jest, nie? Dobrze.
teraz tak, co ja tu muszę zrobić przede wszystkim? Tu mam się spotkać z Regisem. Tak, ale czy to jest dobry pomysł? Zadania poboczne, wielki turniej Winta. Idź do Carve Bianco. O właśnie, ostatni skarb. Braterska, nie więcej niż mistrz. Odszukaj mistrza partnerskiego z dawką. Dokładnie. Nie wiem, czy nie zrobił właśnie tego teraz. Tak, odszukaj mistrza partnerskiego. Gdzie ten zdawko jest? Zdawko jest... O, mogę tu się przypłynąć, mogę. Ale jaja. Fajnie. Dobrze, że mogę tak przypłynąć, no nie? No i widziałem, że to mogę sobie przypłynąć. To buklaria jestem, tak? A, jezioro, saj, coś tam. Jak to mówi mój kolega Sancho Panco. Dobra, zeskoczyli my. To idziemy tego zdawko znaleźć. Hola! Geralt? Geralt z Rivi? Dobrze widzę? Wyście są Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z dalekiej północy? I no tak. Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie. Mój narzeczony François Le Goff złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów? Bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy wie, że miłości dowieść może tylko czyn heroiczny, lubej dedykowany. Ale nie ma go już 2 tygodnie. Zatem może byłby pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? Jasne. Słońce jasne. Zrobię, co mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć, gdzie go szukać. Zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach u stóp Gorgony. Tak blisko miasta? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Tak, i to... Jeśli nie chcesz mojej zguby... Ej, nie chcę teraz tego zadania. Czekaj mi to. Nie wiem, że chcę to zadanie. Nie chcę tego zadania. Ale to jest bardzo duży poziom. Nie będę na razie tego kombinował. Mogę zginąć. No po co mam zginąć? Na pewno chciałbym ten nowy pancerz Manticory mieć. Kiedy byłem chłopcem małym, jaja strasznie mi śmierdziały. Znałem jednego Riva. Jaja strasznie mi śmierdziały, albo... Kiedy byłem... Cześć, Dawko. Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilkaw tu są. O, witaj. Jestem Zdrawko Fertner. Geralt z Rivi. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sam ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie.
Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. A no właśnie. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Od którego mam zacząć? Szkoła mantikory. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że mantikora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd ciekawe. Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tien Sail zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły Wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. Ciekawe. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Czy możesz mi powiedzieć o wiedźminie ze szkoły Gryfa? No, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Porozmawiajmy o wiedźminie ze szkoły Kota. Jakiś rok temu Bartolomé de Lonay, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły Kota
chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No, szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpieczny. No niedobrze. Opowiedz mi więcej o wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tienseil przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. Tamten też bogaty nie był. W każdym razie wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Nie dostarczył. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Bywaj. Powodzenia na szlak! Tak, udaj się do... Padł ofiarą własnego tchórzostwa! Gdzie to ma być niby? Tamasz? Troszkę daleko bym powiedział, ale ja chętnie bym jeszcze... Inne poszukajmy. Najpierw szkoły wilka, dokładnie. A to by było w tym kierunku, dobra. Obywatele! Strzeżcie się bestii! Nawracajcie się i wierzcie w dobrą księgę! Jedź, Putka! No myślałem, że nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, no nie? Serce mistrzowski listunek szkoły Manticory. Fajnie, że myśleli, ale fajnie było walczyć z taką Manticorą, no nie? Tędy. Dawaj, dawaj. O, to jest w tym nazwym cmentarzu. Lekarz Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. Chaos.
Czekajcie, ja sobie wezmę tutaj kowalskie, pyk. Ja nie cierpię walczyć właśnie z takimi wariatami, no. Dobra, ja chciałem dalej jechać. Bardziej niż ten. Bardziej niż tutaj teraz z Regisem rozmawiać. Regis to jest późniejsze. Późniejsza wręcz bym powiedział gadka. To jest 500 metrów. Ciężko z tym walczyć z tym. Jedyna umiejętność, jaką ja umiem tutaj wykorzystać właśnie na tych areosporach, to jest pizganie ich dla fabrykada. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre. No, czy tam archespory, jak one tam się zbią, nawet nie wiem. Dobra, i punkty doświadczenia są. O, taki dziennik. Kurs biznesu w dół zakończony, bogowiec. No dobra, nie idziemy czytać tych pierdol jakichś. Idziemy. Idzie tędy. Krowa jakaś nawet była. Krowa może się w biesa przemienić, to jest najlepsze, no nie? Idziemy sobie do tego miejsca poszukiwań i zakończymy dzisiejszy odcinek. No mam nadzieję, że wam się podobało, no na pewno to nie jest jakiś tam, nie wiem, niesamowity odcinek, w którym ja to niesamowicie wiele zrobiłem, ale bardzo ciekawe rzeczy się dowiedzieliśmy na przykład o szkołach tych wiedźmińskich, co jest na przykład dla mnie było na przykład bardzo ciekawą wiadomością. Zgodę sobie się nie wiedziałem, że jest taka szkoła jak szkoła Manticory, no to co wy nawet też nie widzieliście pewnie. A Manticora to był pół lew, pół skorpion, jeśli się nie mylę. Chyba tak to się nazywało. W tym miejscu uczeni rozbili obozowisko. Rozejrzę się po okolicy. Okej, okay. I to by było na tyle, kochani, w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli wam się podobało, zostawcie pozytywne łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć, czołem. Na razie.